To najbardziej pożądany obiekt dla planetologii. Czy jesteśmy sami w kosmosie? Nie wiadomo. Nie ma nawet definicji życia, ale jeśli je znajdziemy, nie będzie wątpliwości. Życie może mieć różne formy. Niecierpliwie czekam, aż odnajdziemy gdzieś jego nowe oznaki. Czy jesteśmy samotną planetą? A może istnieje życie pozaziemskie? Pionierzy zajmujący się astrobiologią robią wszystko, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Kosmos. Tajemnice wszechświata. Astrobiologia. Jak szukać życia w kosmosie? Życie. Czy to rzadkie zjawisko we Wszechświecie? Czy mieszkamy w galaktycznym zoo o wielkiej bioróżnorodności? Oto stereotypowy obraz kosmity. Mały, szary ludzik o wielkich oczach i małym nosie. Bzdura. Na odległych planetach mogą żyć mikroorganizmy, twory z wyłupiastymi oczami, albo potwory rodem z fantastyki. Wielkie galaktyczne płaszczki. Może natkniemy się na cyborgów, hybrydy organizmów i maszyn. W wyobrażeniu sobie zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich pomaga myślenie o naszej przyszłości. Może i my będziemy wszczepiać sobie części mechaniczne. Ja już jestem swoistym cyborgiem. Bez laptopa nigdzie się nie ruszę. To moja trzecia półkula mózgowa. Moje ciało dostosowało się do współpracy z komputerem. Czyżbym należał do gatunku Homo laptopus? Prawdopodobnie Wszechświat jest zamieszkany. Nie mamy na to dowodów, ale warto ich szukać. Szukając życia pozaziemskiego, naukowcy i muzyk David Greenspoon poszli różnymi ścieżkami. Najbardziej mnie ciekawi, czy kosmici mają coś na kształt muzyki. Utwór to fale i rytmy, zjawiska powszechne w kosmosie. Wszechświat jest muzykalny, bo rozchodzą się po nim wibracje, fale, rytmy i modulowane tony. W najbardziej szalonych wizjach wyobrażam sobie muzykę przyszłości, połączenie naszych standardów z tymi kosmicznymi. Każdy astrobiolog ma inne wyobrażenie o życiu pozaziemskim, ale wszystkich łączy chęć znalezienia takich istot. Przy okazji wiele się dowiemy o życiu na naszej planecie. Żeby szukać życia poza Ziemią, astrobiolodzy muszą najpierw zgłębić tajniki ewolucji na naszym globie. Do największych zagadek astrobiologii należy kwestia powstania życia na Ziemi. Poznawszy ten proces, stwierdzimy, czy mógł zajść gdzie indziej. Ziemia krąży w ekosferze Słońca. Tak nazywamy rejony Wszechświata, gdzie mogłyby powstać znane nam formy życia. Krążymy wokół Słońca w odpowiedniej odległości, żeby oceany pozostawały w stanie ciekłym. Temperatura na Ziemi nie jest ani za wysoka, ani za niska. Tlen atmosferyczny pozwala nam oddychać. Ziemia to kosmiczny raj dla wszelkich form życia, od jednokomórkowych bakterii po tkankowe ssaki z człowiekiem na czele. Uważa się, że wszystkie organizmy świata pochodzą od jednego mikroba, który pojawił się na planecie między 3 miliardy 400 a 3 miliardy 800 milionów lat temu. Nie wiadomo, jak powstał ów praprzodek. Wskazówek należy szukać na prekambryjskich skałach, gdzie mikroorganizmy odcisnęły swój ślad.
Geologia to klucz do poznania genezy życia i ewolucji, ponieważ większość śladów historii ziemskiego życia zapisała się na skałach. Próbując rozwiązać zagadkę powstania życia, geolog Abigail Allwood nie szukała daleko. Jej rodzinna Pilbara w zachodniej Australii kryje jedne z najstarszych skał na Ziemi. Liczą 3,5 miliarda lat. Znajdziemy tu skały z wczesnego archaiku. Niektóre zawierają prawdopodobne ślady ówczesnego życia. Ziemia istnieje od 4 miliardów 600 milionów lat. Ale większość pierwotnej powierzchni została zniszczona przez ruchy tektoniczne i erozję. Skorupa ziemska w zachodniej Australii jest ponadprzeciętnie gruba. Przetrwała niszczycielskie procesy. Okolice Pilbary nie ucierpiały na skutek ruchów płyt tektonicznych. Zachowane skały osadowe są świetnym materiałem badawczym. Minerały w podobnym wieku można znaleźć w południowej Afryce. Na razie to w Australii znaleziono więcej skamieniałości. Allwood spędziła ponad 3 lata na badaniu niektórych pilbarskich skał i niezwykłych tworów, zwanych stromatolitami. Składają się z warstw węglanu wapnia wytworzonego przez sinicę sprzed 3,5 miliarda lat. Zrozumiałam, że mam w ręku resztki prehistorycznej rafy, którą tworzyły mikroorganizmy. Nie powstała ona ze szkieletów koralowców, lecz ze stromatolitów, produktów mikroorganizmów. Stromatolity to skała osadowa powstająca warstwowo na dnie morza z opadających minerałów pochodzenia odzwierzęcego. Przez tysiące lat tworzą one stożki, kopuły i inne formy. Stromatolity nie są organizmami, ale powstały dzięki działaniu przyrody ożywionej. Są dla nas dowodem jej istnienia przed miliardami lat. W stromatolitach rzadko występują skamieniałe mikroorganizmy, co utrudnia badania. Jednak w skałach z Pilbary Allwood znalazła prawdopodobnie pozostałości najstarszych ziemskich organizmów. Stromatolity to najstarszy dowód obecności życia na Ziemi. Tworzą nadzwyczajne dno oceaniczne o wyraźnych, stożkowych strukturach. Nie przypomina ono formacji ukształtowanych przez fale, typowych dla mórz niezamieszkanych. Uważa się, że stożki to dzieło mikroorganizmów żyjących na styku między osadami a oceanem. Allwood stosuje metody geologiczne, by odtworzyć środowisko, w którym 3,5 miliarda lat temu żyły te skamieniałe mikroby. Stwierdziliśmy, że w okresie powstawania stromatolitów okolica wyglądała podobnie. Było tu skaliste wybrzeże. Wiemy, że stromatolity powstawały w płytkiej wodzie. Nie wytworzyły się na ówczesnych głębinach. Skamieniały ekosystem jest fragmentem prehistorii. To są resztki najstarszych przodków człowieka. Rozkwit astrobiologii i metod poszukiwania śladów życia pomogły dowieść, że życie na Ziemi istnieje przynajmniej 3 miliardy 340 milionów lat. Czy życie mogło pojawić się jeszcze wcześniej? To najstarsze dowody istnienia życia. Nie mamy śladów geologicznych powstałych przez pierwsze 0,5 miliarda lat w dziejach Ziemi. W skałach nie ma świadectw, jak narodziło się życie.
Nasza cywilizacja powstała z pyłu gwiezdnego 4 miliardy 600 milionów lat temu. Z materii wyrzuconej przez gwiazdy utworzyły się wielkie chmury gazu i pyłu, w których zaczęły tworzyć się większe bryły. W końcu przemieniły się w skalne i lodowe obiekty, czyli asteroidy i komety. Przez miliardy lat ciała te zderzały się i łączyły ze sobą, tworząc planety, między innymi Ziemię. W trakcie bombardowania nasz glob był gorący i toksyczny, ale miał wodę. Już w tym trudnym okresie życie mogło narodzić się w głębi oceanów, w kominach hydrotermalnych koło podwodnych wulkanów. Związki chemiczne powstały w atmosferze i energia wulkanów doprowadziły do syntezy aminokwasów, kluczowego elementu organizmu. Popularna hipoteza głosi, że życie powstało przy kominach geotermalnych, dzięki panującym tam warunkom. Głębiny dawały organizmom ochronę przed uderzeniami meteorytów. Płytkie wody nie zapewniały takiej ochrony. Najważniejsze jest pytanie o impuls, który zmienił nieożywioną materię w organizmy żywe. Chris McKay to autorytet w dziedzinie astrobiologii. Od 25 lat próbuje odkryć tajemnicę powstania życia na Ziemi i szuka wskazówek poza naszą planetą. Istnieje wiele teorii powstania życia. Pierwsza głosi, że wszystko zaczęło się na Ziemi. Podczas wyładowań atmosferycznych powstały związki organiczne, a z nich życie. Druga zakłada powstanie ziemskiego życia z materii organicznej, przybyłej z kosmosu, na przykład na kometach, meteorach pochodzących z Marsa lub asteroidach. Te mogły składać się ze związków organicznych. Importowanej materii Ziemia wytworzyła swoją biocenozę. Wreszcie trzecia teoria głosi, że materia organiczna oraz życie pochodzą z poza Ziemi. Trudno powiedzieć, która hipoteza jest prawdziwa. Ziemskie organizmy żywe składają się z podstawowych pierwiastków: węgla, wodoru, tlenu, azotu, siarki, fosforu i wielu innych. Najważniejszymi substancjami są woda i węgiel. Znana nam biochemia, oparta na węglu i wodzie, wydaje się najefektywniejsza. Uważamy, że najprostszą metodą poszukiwania życia pozaziemskiego jest wykrywanie śladów wody i węgla na planetach Układu Słonecznego. Merkury i Wenus leżą zbyt blisko gwiazdy, żeby skropliła się na nich woda i istniała atmosfera podobna do ziemskiej. A co z Marsem, czwartą planetą od Słońca? Badanie najstarszych śladów życia ziemskiego przypomina poszukiwanie go na Marsie. Dawniej był on bardziej gościnny, cieplejszy, wilgotniejszy i miał atmosferę. Dziś Mars to pylista, czerwona pustynia. Ma tak rzadką atmosferę, że woda, która znalazła się na jego powierzchni, błyskawicznie zamarza i sublimuje. Ale na czerwonej planecie są ślady biegunowych czap lodowych, wąwozy i wulkany, w tym Olympus Mons, najwyższa góra w Układzie Słonecznym. Może więc w ciepłej strefie pod powierzchnią znajdzie się woda w stanie ciepłym. Naukowcy twierdzą, że chcąc odnaleźć życie pozaziemskie, najlepiej szukać blisko w Układzie Słonecznym. Mars, czwarta planeta od Słońca, może mieć podziemne zasoby wody. To dobre rokowania dla życia. Na Marsie istnieją wielkie wulkany, więc prawdopodobnie zachodzą zjawiska hydrotermalne. Planeta ma ogromne zasoby wody podziemnej. Ciecz i energia to elementy składowe idealnego środowiska dla mikroorganizmów.
Żeby lepiej zrozumieć budowę geologiczną Marsa, astrobiolog dr Adrian Brown bada gorące strefy Ziemi, głównie w Parku Narodowym Lassen Volcanic w północnej Kalifornii. Zainteresowałem się tym rezerwatem, ponieważ są tu źródła hydrotermalne i powstają minerały niespotykane w innych rejonach. Tutejsze zbocza składają się ze skał siarczanowych, przypominających marsjańskie. Wulkany są wciąż aktywne, a warunki sprzyjają narodzinom życia. W pobliżu wulkanów powstają gorące źródła. Głęboko pod ziemią temperatura magmy doprowadza wodę do wrzenia i wypycha ją wraz z rozpuszczonymi minerałami przez szczeliny na powierzchni. Wokół źródła powstają złoża minerałów będących pożywką dla mikroorganizmów. Powinniśmy wylądować przy marsjańskich źródłach geotermalnych, podobnych do tego za mną. To idealne miejsce dla organizmów. Może nawet środowisko, w którym powstało życie. Woda wciąż jest wypychana na powierzchnię, dostarcza minerały i energię. Okolica staje się doskonałym siedliskiem dla mikroorganizmów. Brown uważa, że aktywność wulkaniczna Marsa mogła stworzyć źródła geotermalne. Być może pod powierzchnią planety powstało życie i tam się rozwija. Widzimy, że powierzchnię Marsa pokrywa czerwony pył. Pod jego cienką warstwą jest bogactwo minerałów siarczanowych, które według naukowców powstały w procesach hydrotermalnych. Bardzo podobne skały odkryto w zboczach koło Lassen. Od 2006 roku wokół czerwonej planety krąży sonda NASA. Wyposażono ją w spektrometr skanujący, który dostarcza szczegółowych obrazów planety. W świetle widzialnym i w podczerwieni przyrząd szuka śladów wody w dolinach marsjańskich, sieci kanionów wyrzeźbionych przez lawę wulkanu Olympus Mons. Mogą tam być osady utworzone wokół gorących źródeł. Obecnie Mars wydaje się nieaktywny geologicznie, ale kiedyś wokół widocznych dziś wielkich wulkanów zapewne były gorące źródła. Na czerwonej planecie mogły istnieć aktywne systemy podobne do tego. W nich wytworzyła się podpowierzchniowa warstwa skał bogatych w siarczany. Dawniej czerwona planeta bardziej sprzyjała życiu. Potem się schłodziła. Temperatura i wilgotność są za niskie na potrzeby życia. Jeśli jakieś organizmy zamieszkiwały Marsa, to przeniosły się pod powierzchnię, gdzie mogły przetrwać. Jennifer Heldman rozważa możliwość istnienia życia na Marsie, badając mikroorganizmy przystosowane do najmniej sprzyjających warunków na naszej planecie. Nie szuka w strefach gorących, lecz w rejonach mroźnych. Obecnie badamy Park Narodowy Lassen Volcanic i jego czapy lodowe. Żyją tam kolonie mrozoodpornych glonów. Późną wiosną i latem widać, jak zabarwiają śnieg na czerwono. Krwiste plamy to żywe organizmy. Badamy warunki fizyczne, w jakich żyją. Porównujemy je z panującymi w marsjańskich czapach lodowych, żeby orzec, czy może tam istnieć życie. Marsjańska sonda odkryła doliny, które mogą być pozostałością po lodowcach. Badamy ukształtowanie powierzchni, a przez to historię Marsa. Być może lodowce się stopiły, tworząc warunki do powstania życia.
Żeby zgłębić tajemnice marsjańskich lodowców, Feldman przeprowadza eksperymenty w parku Lassen Volcanic. Oto zestaw do pomiaru temperatury i oświetlenia wewnątrz warstwy lodu. Dzięki niemu poznajemy warunki fizyczne, w jakich potrafią żyć śnieżne glony. W zimie cały obszar pokryje się śniegiem, dlatego przyrządy są na słupie. Tu mamy higrometry, termometry, a na górze znajduje się fotometr, określający natężenie promieniowania słonecznego. To wiaderko to pluwiometr, przyrząd do pomiaru opadów. Glony żyją w skrajnie ubogim środowisku. Nie przeszkadza im temperatura poniżej zera, słabe nasłonecznienie i skromne zasoby substancji odżywczych. Zrozumienie natury śnieżnych glonów pozwoli badać marsjańskie lodowce. Można się zastanawiać, czy skoro w naszych czapach śnieżnych trwa życie, to czy występuje również na czerwonej planecie. Oprócz dolin, na Marsie są dwa regiony polarne, gdzie też może istnieć życie. 4 sierpnia 2007 roku NASA wysłała na czerwoną planetę lądownik Phoenix. W maju 2008 roku dotarł na Marsa i zbadał pola lodowe. Mechanicznym ramieniem z czerpakiem wydobył nieco gruntu, w którym znalazł ślady lodu. Nie natrafiono na związki organiczne, składniki materii ożywionej. Możemy zbadać bieguny Marsa, przewiercić się do starego lodu i wydobyć martwe organizmy, które nie wytrzymały promieniowania. Być może zgłębimy ich biochemię, poprawimy budowę, a nawet je wskrzesimy. Na Marsie pewnie znajdziemy płynną wodę, ale czy większe zwierzęta? Aby znaleźć życie na innych planetach Układu Słonecznego, naukowcy szukają węgla i ciekłej wody, kluczowych dla ziemskich organizmów. Czy są inne uwarunkowania życia? Niektórzy twierdzą, że bioróżnorodność i przetrwanie wielu gatunków zawdzięczamy tektonice płyt. Ruchy litosfery uformowały kontynenty. Bez lądów planeta pozostałaby wodnym światem, w którym nie byłoby wielu gatunków, a nawet nas. Dlaczego typowych dla Ziemi ruchów tektonicznych nie obserwuje się na Marsie i innych planetach? Czerwona planeta jest mniejsza od naszej. Jej jądro ochłodziło się, zanim wystąpiły tam ruchy tektoniczne. Ruchy tektoniczne to recykling na skalę planety. Materia krąży między powierzchnią a ziemskim wnętrzem. Tego na Marsie nie było. Ruchy tektoniczne zapobiegają globalnemu ociepleniu. Współtworzą procesy obiegu związków chemicznych i wyrównują stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Bez ruchów tektonicznych życie by wyginęło. Warunki sprzyjające organizmom, nawet wielokomórkowym, byłyby wtedy nietrwałe. Możliwe, że dzięki zjawiskom tektonicznym pojawiają się organizmy podobne do ziemskich. Ale na Księżycu kosmicznego Władcy Pierścieni mogły powstać inne formy życia. W 2004 roku orbiter Cassini okrążał Saturna. Po roku wypuścił próbnik Huygens w atmosferę Tytana, największego satelity gazowego olbrzyma. Dowiedziono, że zachodzą tam znane nam z Ziemi cykle pogodowe i zjawiska wulkaniczne. Tytan jest bogatym światem. Są tam opady, rzeki,
pory roku, zjawiska pogodowe i ciekawe procesy chemiczne. Zaobserwowano przepływy energii i związków nieorganicznych, więc może tam istnieć jakaś forma życia. Obrazy radarowe świadczą, że na Tytanie są jeziora, tyle że wypełnione ciekłym metanem i etanem. Być może tak wyglądały ziemskie oceany 4 miliardy lat temu. Księżyc Saturna, Tytan, jest wyjątkowym miejscem. Nie ma tam ciekłej wody, tylko lód twardy jak skała. Ale za to pojawia się płynny metan i etan. Może więc żyją tam organizmy, które nie potrzebują wody. Może dla nich życiodajną cieczą jest metan. Na Tytanie panuje mróz, około minus 180 stopni Celsjusza. Atmosfera jest bogata w azot. Powstają w niej węglowodory, zachowujące stan płynny w niskiej temperaturze. Być może na tym księżycu żyją ekstremofile, organizmy odporne na skrajnie niesprzyjające warunki. Na Tytanie mogą występować psychrofile, bakterie żyjące w niskiej temperaturze, czerpiące energię z metanu. Chris McKay obserwował ziemskie psychrofile w zamarzniętych jeziorach Antarktyki. Niektóre żyją na dnie zbiorników podobnych do marsjańskich. Nie ma tam tlenu, są za to wielkie ilości materii organicznej, w tym metan. Do najciekawszych ekosystemów należą antarktyczne jeziora, trwale pokryte 5-metrową warstwą lodu, pod którym znajduje się woda. Nic dziwnego, że żyją tam bakterie i gląd. W jeziorach Tytana, podobnych do antarktycznych, mogą mieszkać ekstremofile, którym do przeżycia wystarcza metan. Ale i na innych księżycach może istnieć życie. W 2003 roku amerykańska sonda kosmiczna Galileo sfotografowała Europę, innego satelitę Jowisza. Materiały wskazują, że pod jej zamarzniętą powierzchnią może znajdować się woda. Według naukowców Europę pokrywa ocean o głębokości prawie 100 kilometrów, zapewne ogrzewany przez aktywność wulkaniczną na dnie. So Europa's icy water could be warmed to a liquid state by volcanic vents on the ocean floor. And this volcanic activity. Tą drogą mogą docierać związki chemiczne konieczne do powstania życia. Mamy przekonujące dowody, że pod warstwą lodu znajduje się ocean, woda, a może nawet życie. Wiemy, że Europa prawdopodobnie ma źródła energii i wszystkie elementy konieczne do powstania życia. Powierzchnię Europy pokrywa 10-kilometrowa warstwa lodu, więc nieprędko zbudujemy sondę, która dokopie się do wody podpowierzchniowej. Żeby coś znaleźć na Europie, najlepiej wysłać próbnik w okolice szczelin, gdzie na powierzchnię wypływa woda i być może organizmy. Znalezione okazy byłyby martwe, ale stanowiłyby ważny obiekt badawczy. Wokół Słońca krąży wiele różnorodnych światów. Tylko dokładne badania mogą wykluczyć, że jest tam życie. Na razie nie wiemy, czego szukamy. Dzięki nowoczesnym przyrządom astrobiolodzy zwiększyli zakres poszukiwań życia pozaziemskiego. Niebawem zaczną przeczesywać całą Drogę Mleczną i inne galaktyki. Astrobiologia wyznacza nowe kierunki współczesnej nauki. Naukowcy dysponują sprzętem do znajdowania egzoplanet, planet krążących wokół gwiazd poza Układem Słonecznym.
Aby uznać, że na takim ciele może istnieć życie, należy sprawdzić kilka elementów. Po pierwsze, ciała muszą się znajdować w ekosferze gwiazdy, rejonie, gdzie woda pozostaje cieczą. Odległość Ziemi od Słońca jest optymalna, a temperatura ani za wysoka, ani za niska, więc kwitnie u nas życie. W 2009 roku NASA wystrzeliła w kosmos sondę Kepler i teleskop do szukania planet wielkości Ziemi. Instrument wykrywa egzoplanety, obserwując moment tranzytu, czyli przesłonięcia tarczy gwiazdy przez inny obiekt. Jeff Marcy należy do światowej czołówki poszukiwaczy planet. Szacujemy, że w samej Drodze Mlecznej znajduje się 50 do 60 miliardów planet podobnych do Ziemi. Pamiętajmy, że nasza galaktyka to tylko jedna z miliardów we Wszechświecie. W związku z tym może istnieć niemal nieskończona liczba planet takich jak nasza. Astrobiologów nie zadowala samo odkrycie egzoplanet. W ciągu 20 lat NASA wyśle w kosmos urządzenie Terrestrial Planet Finder. Ma się ono składać z zestawu bardzo czułych teleskopów kosmicznych, które wykażą, czy planeta ma atmosferę podobną do naszej, zawierającą parę wodną, dwutlenek węgla, metan i ozon. Te elementy umożliwiają istnienie znanych nam form życia. Aparatura rozszczepi światło planety na widmo o wszystkich barwach, od niebieskiego po podczerwień. Dzięki temu poznamy skład chemiczny planety i obecne na niej substancje biologiczne. Możemy tam znaleźć wiele dowodów istnienia życia, na przykład tlen. Żeby powstały większe organizmy podobne do ziemskich, na planecie musi być tlen. 3 miliardy 400 milionów lat temu na Ziemi żyły tylko jednokomórkowe mikroby. Do wykorzystania światła słonecznego pierwszym organizmom posłużył zielony barwnik zwany chlorofilem. Odtąd mogły dokonywać fotosyntezy, procesu chemicznego, zamiany dwutlenku węgla i wody w energię i w tlen. Wczesne jednokomórkowce wyewoluowały w sinicy i stworzyły jedne z pierwszych ziemskich kolonii. Te wydzieliły wielkie ilości tlenu do oceanów i atmosfery. Dzięki temu powstawały i ewoluowały nowe, coraz większe organizmy wielokomórkowe, a w końcu człowiek. Gdyby nie rośliny i fotosynteza w atmosferze, nie byłoby tlenu. Całe jego zasoby weszłyby w reakcję z innymi substancjami, tworząc tlenki. Obecność tlenu świadczy o życiu na Ziemi. Gdybyśmy znaleźli bliźniaczą planetę, obecność tego pierwiastka wskazywałaby wyraźnie, choć nie decydująco, że żyją tam organizmy prowadzące fotosyntezę. W centrum badawczym imienia Josepha Amesa zespół astrochemików Lee Bibbutt hoduje w szklarniach ekosystemy tlenowe. Stworzył całe kolonie organizmów. Podobne występują w osadach na mulistych, piaszczystych dnach bardzo słonych mórz. Takie kolonie mikroorganizmów to najstarsze znane ziemskie ekosystemy. Bibbutt bada, czy podobne mogły powstać na egzoplanetach i wytwarzać tlen, umożliwiając ewolucję innym formom życia. We know
Wiadomo, że u progu ery fotosyntezy mikroorganizmy zaczęły produkcję tlenu i przez to kształtowanie atmosfery. Bardzo nas ciekawi, jak do tego doszło, jak organizmy różnicowały się, aż zasiedliły wszystkie środowiska Ziemi. Zrozumiawszy te procesy, będziemy wiedzieć, czego szukać na Marsie i innych planetach. Czy życie w odległych systemach, a nawet w innych galaktykach, jest podobne do ziemskiego? Wszystkie ziemskie organizmy mają DNA. Łańcuch kwasów nukleinowych stanowiący przepis ich budowy. Dzięki niemu każda forma życia może się powiększać. Czy istnieje inna możliwość? Może na innych planetach są formy życia oparte na węglu i wodzie, ale nie na kwasach nukleinowych, zapisujące informacje w odmiennych cząsteczkach. Czy bez węgla, wody i DNA może powstać organizm? Możliwe, że nasza forma życia jest wyjątkiem. Może na innych planetach powstały bardziej zaawansowane organizmy. Koledzy zajmujący się astrobiologią zwykle szukają prymitywnych, bezmyślnych form życia. Może warto szukać czegoś większego? Niektórym astrobiologom marzy się odkrycie czegoś większego od mikroba. Chcą się spotkać z istotami inteligentnymi, może nawet mądrzejszymi od nas. Poszukiwanie pozaziemskich form życia to nie tylko pogoń za bakteriami. Prężna ekipa astrobiologów chce nawiązać kontakt z doskonalszymi istotami. SETI wypatruje inteligentnych form życia w kosmosie. Szuka pozaziemskich istot rozumnych, wyposażonych w odpowiednie urządzenia. Instytut Search for Extraterrestrial Intelligence, w skrócie SETI, szuka obcych cywilizacji i ich sygnałów poprzez nasłuch radiowy. Ponieważ ludzie muszą się komunikować, przypuszcza się, że kosmici też nadają liczne wiadomości. Za pomocą anten wyłapujemy fale radiowe i wiązki laserowe. Kosmici mogą skierować ku nam potężne lasery i wysyłać sygnały. Nie jestem człowiekiem, tylko mikrobem, mówi Seth Shostak z SETI. Zgłębiamy naturę życia we wszechświecie. Tu Molly Bentley i audycja Czy jesteśmy sami? Przypominam, istnieją gatunki, których nie znajdziecie w zoo. Seth Shostak, starszy astronom w SETI, prowadzi regularne audycje internetowe. Mamy wielu sąsiadów, z którymi współistniejemy. Shostak nadaje atrakcyjne, ale rzeczowe wiadomości popularnonaukowe do ziemian i obcych cywilizacji, które potrafią tego słuchać. Dziś była ze mną Cynthia Phillips. Jesteśmy tak zadowoleni z odbioru, że postanowiliśmy co tydzień nadawać audycję. Wiele osób zainteresowało się SETI, bo fascynuje się kosmitami. Pełna analogia do dinozaurów, po prostu są popularne. Wykorzystamy zainteresowanie naszym projektem, żeby przyciągnąć uwagę notabli świata nauki i technologii. SETI nasłuchuje od lat 60., ale E.T. o dziwo nie zadzwonił. Cisza w eterze wzmaga wątpliwości. Znajdziemy wiele zamieszkanych planet, ale sądzę, że będzie tam mało istot rozumnych. Nieliczne dorównają nam inteligencją, ale to tylko moje przypuszczenia. Kosmici nie przylecą do nas z prędkością nadświetlną. Fizyka wyklucza taką możliwość. Skoro nadajemy dopiero od 60 lat,
to usłyszano nas najwyżej 30 lat świetlnych od Ziemi. Niewiele gwiazd znajduje się w takiej odległości. Wszechświat ma 12 miliardów lat. Ziemia liczy 4 miliardy 600 milionów lat. Muszą więc istnieć planety starsze od naszej o miliony, a nawet miliardy lat. Jeśli gdzieś poza Drogą Mleczną powstała cywilizacja, to może być starsza od naszej o miliony lub nawet miliardy lat i odpowiednio bardziej zaawansowana. Jeśli istnieje jakaś inteligentna forma życia pozaziemskiego, to pewnie traktuje nas z takim lekceważeniem, jakim my darzymy mrówki i bakterie, dla nas prymitywne stworzenia. Sądzę, że wszystkie poznane cywilizacje będą bardziej zaawansowane od naszej, a przynajmniej starsze. Jak może wyglądać pozaziemska cywilizacja istot inteligentnych? Pozaziemskie cywilizacje musiały przejść od poziomu inteligencji biologicznej do sztucznej. Myśląca maszyna to efekt milionów lat ewolucji ponad nasz poziom. Trudno powiedzieć, jak jest zbudowana, ale musi być diabelnie inteligentna. Nie wiedzieć, czemu maszyny z odległych cywilizacji nie eksplorują kosmosu, nie zapuszczają się na nasze niebo i nie próbują nawiązać kontaktu. Mniejsza, czy odkryjemy bakterie, czy rozwiniętą cywilizację. Odnalezienie życia pozaziemskiego odmieni nasze wyobrażenia o wszechświecie i o nas samych. Na razie kwestia ta pozostaje największą tajemnicą wszechczasów. Znalazłszy pozaziemskie organizmy, poznamy dziwy przyrody, alternatywne sposoby zapisu informacji genetycznych, tworzenia cząsteczek i powstawania cudu życia. Astrobiolodzy to fantaści. Wyobraźmy sobie ich spotkanie z kosmitami. Może nawiążą współpracę, a może nie znajdą wspólnego języka. Oto życie, którego nie znamy. Dziękuję za rozmowę. Mówił Seth Szostak z Instytutu SETI, gdzie wciąż słuchamy i czasem nadajemy. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom SA. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.